Hej, hej, moi drodzy. Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Elier i ponownie witam w Shogun 2 Total War. I szczerze powiedziawszy, nie nagrywałem tak dawno, że nie mam pojęcia, na czym skończyliśmy, ale z tego, co tu widzę, to zakończyliśmy chyba na podboju Awy i mieliśmy się chyba zająć zajęciem Awadzi, czy Awadzi, jakkolwiek, jak zwał, tak zwał. Co my tu mamy? Ogarnijmy sobie sztuki. Konsolidacja ziemi. W porządku. Tutaj elegancko możemy cokolwiek myśleć na temat konsolidacji ziemi i możemy rozmyślać nad tym kolejnymi ruchami. Wyspę mamy zajętą całą. Z pominięciem oczywiście wysepki Awadzi. Awadzi. Istotne. Więc... jazda z Jari, lekka jazda, konni łucznicy, jazda z katanami. Samo dobro. Tomonomono. Jak tylko wygląda tutaj sytuacja z moimi wojskami? No, mam sporo strat, widzę po ostatnich bojach, ale dobra. Zobaczmy w takim razie, co możemy dalej zrobić. Admirał, to na morzu, dowódca konnicy. Zwiększa szybkość opanowania sztuk Bushido plus 3. Dobra. To jest daimyo. Skoro on jest daimyo, to ogarniemy mu na drugim poziomie plus 9%, więc w porządku. Dobra, czyli na razie zostajemy, mamy wiosnę. Zostajemy na razie tutaj i odbudujemy sobie. I offer this peace, a simple end to war before our peoples are gone, like blossom on the breeze. Nie. Long have we talked, and with all. Niestety nie mogę, bo muszę zająć tą wyspę, inaczej po prostu nie przejdę dalej. Nie będę miał możliwości zaatakowania kolejnych miast i kolejnych terenów, jeżeli nie zajmę tej wyspy. Dobrze, natomiast jak wygląda mój port handlowy? No właśnie, dzielnica nanbańska. Europejskie armaty. Statek kupiecki Nanban. Werbowanie. Muszę mieć 4000, zatem trochę czasu by jeszcze zeszło. Ale przerzucimy wojska. To jest, czemu nie mogę uderzyć? A Miyoshi chyba blokuje mi możliwość przejścia na drugą stronę. Nie mam własnej floty nawet, żeby cokolwiek zrobić. Średni bunek, kobaja z łucznikami. Dobra. Tak czy siak jestem cały czas na swoim terenie, więc mogę sobie tutaj pozwolić na... pozwolić na to, żeby moi po prostu tu zostali. Ród przestał istnieć. Miyoshi? Nie, Imagawa. Znaleziono nasze oddziały czekające w ukryciu, ale możemy zaatakować. I jak tu wygląda? No, 75. Szybki zapis. Chociaż właściwie nie wiem po co. Ale zrobimy szybki zapis i automatycznie rozstrzygniemy. Praktycznie strat nie powinienem mieć zbyt wielkich. Oczywiście pokojowa. O! Dwór cesarski, zostaliśmy zauważeni. Cesarz docenia moje... Ród przestał istnieć, Miyoshi. No właśnie, zmietliśmy
ten ród. Tu mamy prowincję, że zajęto i tak dalej, i tak dalej. Dobra, w każdym razie najważniejsze jest na... Po chamsku po prostu weszli przez bramę. Dobrze, dzięki temu, że zajęliśmy to... Pola tarasowe 1950. Dobra, czyli po prostu na razie zajmiemy się znów okopaniem naszych pozycji, z zapewnieniem jak największej ilości funduszy, które... Dobra, na razie w takim razie możemy ich zwolnić z podatków. Możemy ich zwolnić z podatków. Ale zrobimy sobie, najmiemy sobie Metsukę. I będę miał straty w przyszłym... W przyszłej turze. 203 do tyłu. Ale jeżeli stracę kontrolę nad miastem, to już w ogóle będzie porażka, bo pojawią mi się tu buntownicy, a z tyłu nie mam armii. Więc... Mogę mieć większe szkody, jeżeli oni się zbuntują, niż jeżeli tą jedną turę zwolnię ich z podatków. Teraz Metsuka tam wyślemy, niech zarządza miastem. Our large empire has many provinces to administer, and there is barely enough money being made to cover our costs, as it has grown faster than we can tax it. We can make sure we tax. Dobrze, nie denerwuj się. Nie denerwuj się. Weźmiemy sobie... Kurde, nie chciałbym wydawać funduszy, ale chyba nie będę miał wyjścia. Jak tu wygląda sytuacja? No wygląda fatalnie. Oczywiście pozbyłem się... Chociaż w jednej tury powinni tu dotrzeć. No, ale tu też się za chwilę zaczną denerwować. Czemu tak jest? Czemu tak jest? Inne wyznanie. No właśnie, inne wyznanie tutaj. Chrześcijaństwo, no oni by woleli, żeby to był buddyzm. Mnie natomiast się to nie podoba. Tu wygląda sytuacja. O matko święta. Dobra, w takim razie trzeba będzie podzielić trochę armię i obsadzić garnizony w miastach po prostu. Dobra, już im się podoba. Tylko garnizon dotarł do miasta, to już im się spodobało. Tu na razie, no niestety muszę przyjąć to, że po prostu... Dobra. Że na razie po prostu nie będą opodatkowani. Roześlemy garnizony po miastach. Niech religia tutaj swoje... Oczywiście no jest to minus tego, że przeszliśmy na inne wyznanie, tak? Zaczynają się rozruchy i tak dalej, więc no musimy zapanować nad swoimi ludźmi i przechścić ich na chrześcijaństwo. Dobra. Teraz tu może im się nie podobać w związku ze zmianami, ale garnizon skutecznie ich tutaj powstrzyma przed jakimiś rozruchami czy coś w tym stylu. Nie, raczej nie podskoczą. O, Hattori. Przyjmujemy, doskonale. Od razu 1342. Więc tutaj z Hattori jak najbardziej możemy handlować. Rozwiną swoje umiejętności. Istota ducha, czyli możemy tam już
obfite zapasy, coś tam było. Ale najważniejsze jest to, że opracowali poprzednią... Nadzorowania miast, nadzorowania armii. Dobra, przebiegłość podczas zwalczania szpiegów, to też się może przydać. I dobrze, 2200. 2200, ale my tu możemy zrobić pola tarasowe i zajmiemy się tym. Oczywiście da nam to możliwość zarabiania większej ilości pieniędzy, co przełoży się później, póki mamy umowę handlową, to jest to o tyle dobre, że te pieniążki nam spływają z samego handlu. Im więcej mamy rzadkich dóbr, tym więcej pieniędzy nam wpływa. O, na rodziny syna. Tym więcej pieniędzy nam wpływa, natomiast 1950 giełda ryżu, tu nie będziemy. I tym więcej mamy oczywiście pieniążków, ciekawsze i oczywiście rozbudowa portów też nam na to wpływa. No niemniej jednak, jak zaczniemy atakować bądź wygasną umowy handlowe, zostaniemy na lodzie. Jeżeli w tym momencie zaczniemy tworzyć armię, to w pewnym momencie okaże się, że kiedy zerwiemy umowę handlową, bo najedziemy na naszego obecnego partnera handlowego, no to robi się problem, bo oczywiście zrywamy tą umowę handlową i jesteśmy o te pieniążki bardzo, bardzo do tyłu. Ja badam teraz jakieś Bushido i nawet nie wiem, co ja badam. Co ja badam? Ja nie mam pojęcia, co ja badam. Pięknie się zlewam z tłem zieleni. Dobrze, jak to wygląda? Wygląda to tak, że dwa rody się tutaj tłuką. Pełno rodów się tutaj tłucze. Zwerbuj konnicę. Ach, szanić konnicę na razie. Napotkano ród. Wypowiedziano wojnę. Nam? Nie. Hojo i Takeda. Biegłość w sztukach. Co ja teraz badam w ogóle? To badam. Co to jest? Misja. Żeby zbudować cytadelę, to musiałbym... Dobra. Dajmy ceremonię picia herba. Ty. Atak ogniem. Wpływu generała. Dla wszystkich z włóczniami. Miotacze bomb. Dobra, dajmy ceremonię picia herbaty chyba na razie. Plus jeden do wierności wszystkich generałów. Dobra, na razie ceremonie picia herbaty, honor daimyo i tak dalej, to jest dobre. Zobaczmy sobie dyplomację. Shoni. Oni są nam przyjaźni. Natomiast... Hojo. Natomiast reszta jest do nas niechętna. Oczywiście z racji tego, że są to buddyści. Średnia potęga, stosunek przyjaźń. Można handlować. Spróbujmy w takim razie zawrzeć. A friend is always welcome, especially in these times of trouble. Come, let us talk. This option is used to broker trade agreements. Złóżmy propozycję. Doskonale. A trade route is opened between our clan and the territory of our trade partners. Dobrze, doskonale. Mamy zatem drogę handlową, kolejną otwartą, więc pieniążki nam spływają, więc to jest doskonała rzecz. Partnerzy handlowi, chrześcijaństwo, skarbiec. Skarbiec oczywiście kuleje strasznie, ale interesuje nas rodzina. Tu mamy syna, tu jest generał i on ma niską rangę, ale jest dość lojalny. Tu możemy go oczywiście usunąć ze stanowiska, ale nie chcemy.
Wymaga córki w odpowiednim wieku. Czyli to są nasi... Aha, czyli oni tutaj. Chytra żona. Aha, czyli z tych dwóch mamy związków mamy chłopców. No dobrze. Tu jest generał. Generała możemy w razie czego jeszcze ściągnąć do nas. Ale dobrze, dobrze. Na razie oczywiście zajmujemy się wciąż nieustannie gospodarką. Takeda. Dobrze. 2319, to skoro chcą z nami handlować, widocznie mamy bardzo potrzebne im zasoby. Kwitnące rynki, stare zwyczaje, plus 2 do dochodu z handlu. Dobra. Pozycji handlarzy i kupcy zyskali ostatnio znaczną wpływ, co wynika z wzrostu zaangażowania naszego rodu w tę dziedzinę. Czerpać korzyść finansową z działania tych ludzi. Nie wyobrażam sobie, że zakłócą równowagę panującą w społeczeństwie. Mają się znać. Do zamożności. Dobrze, ukażemy ich. Niech to nie będzie tak, że oni sobie mogą handlować, bo akurat się polepszyły stosunki. Tutaj rozwijamy się. Tu się nie rozwijamy, bo nas nie stać. Tu również się nie rozwijamy. Czyli mamy parę miast. Kolejny syn. Rany boskie. Pełno synów się rodzi. Oczywiście, kiedy nasza armia, nasi daimyo i generałowie stacjonują bardzo długo w zamkach, w fortach, w cytadelach, no, mogą się pojawić minusowe te perki takie losowe. Warto mieć to na uwadze podczas nadzorowania armii. Dobrze. I tu oczywiście do nadzorowania miast. Ok. Tu Matsuka awansował. Więc bardzo dobrze. Tutaj pomalutku myślę, moglibyśmy zacząć myśleć. 4000. Moglibyśmy pomału zacząć zastanawiać się nad zrobieniem armii, ale lądowej, to znaczy morsko-lądowej i wylądowaniu gdzieś na kontynencie, tym na głównej wyspie japońskiej i na zaczęciu jakichś działań zbrojnych przeciwko jakiemuś rodowi. Wypowiedziano wojnę. Date, Hojo, aha, czyli Hojo i Date będą się tłukli. Te dwa rody się będą tłukły między sobą. Na razie jest tak dość zbalansowane. To wszystko. 4000. Dobra. Mógłbym, kurde, wziąć tam te pola tarasowe. Konsolidację ziemi. Hmm. 1738 plus do zamożności z gospodarstw. Dobra. Zajmijmy się wciąż rozbudową po prostu pól. Niech tak będzie. Póki mamy pieniądze, to jest dobrze. I może właśnie zainwestujmy typowo głównie w gospodarkę, żeby później ona nam była w stanie udźwignąć armię. W tym czasie właśnie powinny się te wyznania pozmieniać. Tu już praktycznie chrześcijaństwo. Tu wciąż jeszcze jest buddyzm. Nie możemy budować kościołów? Kurczę, powinna być możliwość budowy kościołów. Nańbański port handlowy. Ashigaru z różnicami, statek kupiecki i tak dalej. A tu statek kupiecki Namban. No niestety nie ma takiej opcji na razie. Ale dobrze, my tutaj gromadzimy siły. Właściwie nie gromadzimy sił
pod względem militarnym, ale gromadzimy siły pod względem gospodarczym. Co prawda, jeżeli ktoś postanowi na nas uderzyć, to mamy zbyt rozproszone siły, ale będziemy w stanie w miarę szybko powinniśmy być w stanie w miarę szybko wtedy nadrobić. W miarę szybko oczywiście zrekrutować armię i obronić nasze ziemie. Wyspę, widzę, zajmuje już nasz chrześcijański przyjaciel, więc jeżeli nie chcemy doprowadzić z nim do wojny, to będziemy musieli mu odciąć drogę, atakując jeden z tych klanów. To może być dla nas dość problematyczne. Narodziny syna. Kurde, to ile ja już mam tych synów? Rodzina. Rany boskie, ten to normalnie płodzi jak najęty. No dobra, no. Dobrze, będę miał sporo generałów. Port wojskowy. No tutaj oczywiście nie zdziałam nic portem wojskowym. Tu za jedną turę będę miał. Tu konsolidacja ziemi. Tu mamy pola tarasowe i konsolidacja ziemi. Dobrze, więc dość taki statyczny bardzo odcinek, gdzie zajmujemy się głównie rozwojem gospodarczym naszych prowincji, aczkolwiek w późniejszym okresie nam się to bardzo szybko zwróci, kiedy będziemy mogli utrzymać potężną armię i bardzo szybko... Oho, no właśnie. No właśnie, zerwano stosunki handlowe, bo się pogorszyły. Pogorszyła się dyplomacja. Jak to wygląda? Hattori. Takeda. O, wręcz wrodzy są dla nas nastawieni. Ci do nas mają uwielbienie. To samo wyznanie plus umowa handlowa plus ród żąda respektu. No proszę. Dobrze, tu możemy rozbudować pola tarasowe i wszystko fajnie, pięknie, co, ale jak ta biegłość w sztukach się... Aha, czyli przy następnej dobrze plus 10 do stosunków dyplomatycznych to jeszcze nam boostnie troszeczkę. 2,5 tysiąca na turę dostajemy. Oczywiście było więcej, no ale... Byłoby więcej, gdyby nie te zerwane stosunki dyplomatyczne, no ale... Tu nic nie zdziałamy. Tu nic niestety nie zdziałamy. Będziemy musieli uderzyć na ten... Kaligrafia. Dobrze, opracowaliśmy susza. Prowadzi do niedoboru żywności i innych produktów rolnych. Świetnie. Aha, oni są w trakcie rozbudowy, więc... Tu konsolidacja ziemi w porządku. Dobra, co tutaj teraz zaczął badać? Zaczęli badać to, ale my pójdziemy w drogę... Chyba włócz... Nie, samuraje z Nodachi. Ich obadamy, bo oni nam się tutaj później przy szturmach przydadzą. Co to jest? To jest Matsuda. Pierwszy raz widzę ten ród. Czy oni są dla... Jak są dla mnie nastawieni? Niechęć. Szczerze powiedziawszy, po raz pierwszy widzę ten ród. Honor Daimyo. Dobrze. Gdzie ja mam port? Czy ja tu mam jakiś port? Czy ja bym mógł tu zwerbować jakiś statek? Mógłbym zwerbować. Droga ze stacjami. Port handlowy, port wojskowy. Nie, no mam port. No dobra, werbunek. Średni bunę to pozwala chyba... No dobra, przygotujemy sobie dwa takie okręty. Cztery tury to zajmie, więc ja zacznę pomalutku przy Io gromadzić wojska desantowe. Mam nadzieję, że
po wylądowaniu, bo spróbuję wylądować w... w Aki, o ile się nie mylę, tak, Aki. Tutaj jest drugi ród Amako, też nie znam tego rodu. I po prostu tam wylądujemy i w razie czego spróbujemy... sześć tur. No mniej więcej tyle czasu zajmie nam zebranie wojska do uderzenia. W międzyczasie oczywiście zaczniemy jeszcze szkolić armię, ale część jednostek wycofamy stąd i prześlemy do Io. Niech się gromadzą. Tak będę mógł chyba wysłać tylko dwie armie na raz. No, chociaż tutaj... With speed, maneuverability and strength, this ship has many uses. No dobra, wiemy, że ma wiele zastosowań. No tutaj muszę zacząć wycofywać armię. Dobra, Daimyo. Czy Daimyo chcemy, żeby Daimyo uderzał z nami? Nie chcemy, żeby chyba Daimyo uderzał z nami, aczkolwiek kurde, te armie są tutaj doskonale wyszkolone. Boję się, że jak go stąd zabiorę, to mi się ludzie wkurzą. No właśnie, tutaj będzie ta sama historia. Jak ich stąd zabiorę, chociaż tu nie są tak doskonale wyszkoleni jak tamci. Więc zrobimy tak. Tych prześlemy tu. Ten oddział wyślemy do Io, niech już maszerują. No, oni tu będą oczywiście zaraz wkurzeni, no wielkie mi co. I zgarniemy ten oddział również, niech wyruszą tutaj. Ci tutaj powinni być w stanie... O, a co to? Też nie są w stanie utrzymać porządku? To nie szkodzi, tutaj dorobimy armii. Tutaj również możemy jakieś kilka tanich jednostek dorobić. Powinni być w stanie utrzymać spokój w prowincji. Kogo gdzie możemy tworzyć? No tu możemy tworzyć oddziały. Tu konsolidacja ziemi się już pomalutku kończy, więc fajnie. I kogo ja będę miał więcej tak naprawdę? Tak naprawdę najwięcej będę miał... Tu mam sporo łuczników. Tu też mam sporo łuczników. Stąd armii niestety chyba nie będę mógł wziąć. Nie, tu jest sama armia. Czyli mam sporo łuczników, mało samurajów, więc narobimy sobie samurajów. Niech tworzą armię. 2400 to jest w porządku. Dobrze, moi drodzy, w każdym razie to by było na tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Wiem, taki był bardzo statyczny, gdzie po prostu budowaliśmy gospodarkę, ale uwierzcie mi, bardzo szybko doprowadzi to do sytuacji, w której będziemy uderzać na wroga. Nie, oni nie mieli tam iść. Ci mieli tu przyjść, tak? Cały czas minus jeden. Dobra, niech będą. Ci tutaj wędrują. Dobrze, moi drodzy, tak jak mówiłem, doprowadzi to do sytuacji, w której już zbroimy się przeciwko wrogim jednostkom. Kolejnej frakcji, z którą chcemy mieć styczność, więc ja dokończę jakby te zbrojenia i w następnym materiale udamy się już na kontynent, gdzie będziemy prowadzili główne działania wojenne. Także moi drodzy, trzymajcie się ciepło, pamiętajcie oceniać materiały i do usłyszenia następnym razem. Pa, pa.